Hej, dzień dobry, witam wszystkich, tutaj Kaminari. Jakiś czas temu znajomy szef kuchni poprosił mnie o nóż do drobiu. Korzystając z tej okazji, pokażę Wam, jak powstaje japoński nóż Kosanakure. Miłego oglądania. Pierwszym etapem będzie oczywiście wybór odpowiedniej stali. Ja zdecydowałem się na użycie kawałka laminatu, który został mi z poprzednich projektów. Laminat, którego użyję, składa się z trzech warstw. Mamy na zewnątrz dwie warstwy stali miękkiej, nie hartującej się. Ona zapewni nam odpowiednią wytrzymałość, elastyczność oraz jako rdzeń stal O2, która hartuje się na 60-62 Hz, co w tym nożu według mnie będzie optymalne. Parę słów o geometrii naszego ostrza. Małe, trójkątne ostrze i precyzyjny czubek, który zapewnia nam dobry dostęp do stawów, ścięgien, obrabianej kury, chociaż nie tylko kury. Nóż tego typu dobrze się sprawdzi również przy sprawianiu ryby lub mniejszej zwierzyny typu królik, zając, co kto chce. Do oddzielania mięsa od kości, ale ten nóż w żadnym wypadku nie służy do cięcia ani rąbania kości, co niektórzy niestety u nas robią. Noże japońskie są dosyć specjalistyczne, dużo nam oferują, ale jednocześnie wymagają dużego doświadczenia w posługiwaniu się nimi. Do rąbania kości zaś polecam tasak, bo po to powstał, albo japoński nóż typu deba, który wygląda o tak. Tutaj mam półprodukt odkutą głownie, przyciętą, to jest laminat, jest odpowiednio wykrzywiony, bo jeszcze nie hartowany. Tak. Tego typu. Także zobaczcie porównanie skali, jak to wygląda. To jest malutkie, precyzyjne ostrze, w żadnym wypadku nie służy do rąbania kości. A mówię o tym, bo spotykałem się z takimi klientami, którzy używali takich noży do cięcia kości. No absurd. To jest do kości. Ok, szlify wstępne gotowe. Następny krok to położenie powłoki przeciwko odwęgleniu i hartowanie. Blank już zahartowany, odpuszczony. Teraz czas na końcowe szlify. Posłużę się gotową rękojeścią, dzięki czemu będę miał pewniejszy chwyt podczas szlifowania. Mam tutaj nieco chlorku żelaza 3. Teraz doleję wody, żeby zrobić roztwór, w którym wytrawię ostrze.
Po wytrawieniu naszego ostrza w roztworze chlorku żelaza nadszedł czas na zastosowanie związku X. Pozwala on uzyskać ciekawą tęczową powłokę na powierzchni stali, jednak muszę Was ostrzec, jest to związek wysoce niestabilny i nieprzewidywalny. Mój znajomy naukowiec nie posłuchał mnie. Teraz ma na utrzymaniu trójkę dzieci z parówkami zamiast rąk. Niech to będzie dla Was przestroga. Chociaż to dobre dzieci, słyszałem, że postanowiły poświęcić swoje życie w walce ze złem i występkiem. Za materiał na rękojeść posłuży mi kawałek stabilizowanej brzozy. Teraz wygląda mało obiecująco, ale zobaczycie, że po wypolerowaniu ukaże się naprawdę fajny rysunek drewna.